Uniwersytet Jagielloński to pierwsza szkoła wyższa na ziemiach polskich. Pierwsza i przez bardzo długi okres czasu jedyna. I to w tych momentach, kiedy nawet Polska nie była na mapie Europy, Uniwersytet Jagielloński cały czas funkcjonował w najtrudniejszych historycznych momentach. No, alma mater, jesteśmy dla wszystkich innych szkół wyższych w Polsce naprawdę tą alma mater. I to jest ta no, historyczna rola Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta uroczysta rocznica daje mi poczucie przynależności do wielkiej wspólnoty akademickiej, która ma tak wieloletnie tradycje i jako przypomina o początkach, ale też o wyzwaniach na przyszłość. Kiedy odbywało się wielkie 600-lecie, jeszcze nie mogłam w tym pochodzie brać udziału. Miałam klaser ze znaczkami zawierający odwołania do tej uroczystości. Jako dziecko oglądałam go wielokrotnie i nie myślałam, że kiedyś właśnie moje losy spotkają się w czasie w tym właśnie punkcie. Tutaj w 1964 roku, jako student czwartego roku, byłem na dziedzińcu, obserwowałem pochód, a teraz po 50 latach sam w nim uczestniczę. Każda okrągła rocznica, szczególnie przy tak znacznej liczbie lat, ma swoje znaczenie i trzeba o tym zawsze przypominać. Ale ja bym powiedział o czym innym, że się bardzo cieszę, że początki obchodów mają miejsce właśnie na Wawelu, gdzie no, według trochę niejasnych przekazów miał się mieścić pierwszy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. No, wprawdzie Uniwersytet ma swój własny kościół świętej Anny, ale to może uzasadnia fakt, że główne nabożeństwo odbywa się właśnie w katedrze. Tradycje powinny być kontynuowane właśnie dlatego, że są pewnego rodzaju dobrem niematerialnym, są wartością kulturową, powinna być chroniona. Oczywiście może być w tym element nieco zabawny, czy może kogoś to dziwić, że my taką właśnie tradycję mamy, ale myślę, że krakowianie są do tego naprawdę bardzo, bardzo przyzwyczajeni. Że to jest bardzo piękna, wielowiekowa tradycja, która niejako podkreśla też status profesorów, którzy osiągnęli jednak pewien swój rozwój i w związku z tym jakoś czujemy się też pewną wybraną w jakimś sensie, czy wyróżnioną częścią wspólnoty, ale też taką, która ma pewne obowiązki wobec młodszych kolegów. Myślimy o przeszłości i patrzymy w przyszłość. Warto szukać tej głębokiej myśli nie tylko w tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w jego przeszłości, ale także w jego przesłaniu aktualnym do dzisiaj i na przyszłość. Mottem Uniwersytetu jest zawołaniem plus ratio quam vis, czyli więcej rozum niż siła znaczy. I am deeply grateful to receive this honor, the plus ratio quam vis, from such a prestigious university. Polish science. I have many Polish students in my laboratory in Munich, who then, after finishing, came back to Poland. I had collaborators who now are professors in Warsaw and in Krakow. So I feel very well connected with Polish science, and because I know many of my colleagues here, I'm really happy about this recognition. I feel honored. Again, I'm happy.
Jestem w tej chwili najstarszy pracujący na pewnym etacie profesorem w Polsce. Dzięki. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 650-letnia historia, to tak naprawdę jest historia nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego. Warto pamiętać o tradycji, warto budować na niej i myślę, że to jest to, co Uniwersytet Jagielloński robi, fantastycznie integrując się również ze społecznością lokalną, z Krakowem. Jest symbolem też właśnie w całej Polsce tego, co najlepsze. Teraz na pewno będzie chciał dołączyć do czołówki europejskich i światowych uniwersytetów i musimy wspólnie razem budować na tych aspiracjach, na tych nadziejach, na tych chęciach, bo to jest właśnie to połączenie tej tradycji z tą dążeniem do tej doskonałości. Także Uniwersytet Jagielloński musi stać się naszą perłą w koronie, którą zresztą jest przez swoją historię. Dobrze się stało, że w Krakowie, że dzięki niemu się Kraków rozwija. To jest takie sprzężenie zwrotne. Kraków się rozwija między innymi dzięki Uniwersytetowi, a Uniwersytet się rozwija dzięki Krakowowi. Bardzo dobre zestawienie gwarantujące rozwój obu instytucji. Bardzo duże emocje. Ja przede wszystkim jestem zachwycona też gronem artystów, z którymi występowałam, zarówno solistów, jak i chóru, orkiestry. Naprawdę wszyscy stanęli na wysokości zadania i nakręcaliśmy się nawzajem. Wspaniała pani dyrygent. Jestem pod wrażeniem całości i te projekcje i oświetlenie. Naprawdę to wszystko jakby podkręcało atmosferę i także dla nas było takim ładunkiem emocjonalnym bardzo ważnym. No i nieprawdopodobna ilość publiczności. Nie mieliśmy czasu, żeby przeprowadzić porządne próby, no ale widać, mieliśmy na tyle potencjał, który udało się wykorzystać i ja jestem bardzo zadowolona z koncertu i uważam, że wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, naprawdę się udało. Tego typu przedsięwzięcie, które jest nietypowe, bo miejscem akcji jest publiczny rynek, rynek miejski, ono wymaga szczególnego wysiłku. Kiedy pokazuje się dzieło w budynku, który na nie czeka, ma całą mechanikę, światło, jest to prostsze. Tutaj trzeba było zbudować wszystko od podstawy i jeszcze mieć szczęście, żeby pogoda dopisała i to się udało. Ale w każdym dziele istotą jego jest też koncept, prawda? Czyli idea, która sprawia, że dzieło ma sens. Dla mnie punktem wyjścia było przyjęcie założenia, że myśl ludzka nie zna granic ani w czasie, ani w przestrzeni.
Chciałem, aby bohaterami byli ludzie związani z uniwersytetem, ale także ze światową myślą. I dlatego solistką była Jadwiga Antygabeńska, potem mieliśmy Mikołaja Kopernika, najwybitniejszego studenta uczelni, ale też Alberta Einsteina, który na tej scenie był łącznikiem z resztą świata. I który też potwierdzał tę ideę, że myśl jest na granic, a więc oni się komunikują ze sobą, pomimo tego, że żyli w bardzo różnych okresach czasu. No i potem jest wybór języka muzycznego, prawda? Jak grać, żeby wyrazić tę ideę. I wybrałem duży, monumentalny system, styl komponowania i planowania tej muzyki, bo uznałem, że tak wielka rocznica i też fakt, że myśl ludzka, o czym mówiłem, nie ma granic, wymaga wielkiej sceny, wymaga wielkiego aparatu wykonawczego i wymaga muzyki, która ma rozmach, ma blask i nie boi się mówić głośno i wyraźnie.